Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, rozpoczynamy nowy poziom i tutaj na wejściu będziemy mieli wrogów. O, akurat nie miałam przeładowanego. Oj, za wcześnie zrobiłam unik. Serio? Hej, wytrzymałe jesteście bardzo. Ciekawe. Nie miałyście problemu, żeby zejść po schodach, ale wejść już tak? Dobra, chyba mam w to po prostu nie wnikać. Dobrze. Wychodzi na to, że musimy otworzyć sobie kratę w podłodze. Amunicja do strzelby. Nie potrzebuję. Apteczka jak najbardziej chętnie przyjmę. I teraz tak. Chyba czaję, jak to musi działać. Więc spróbujmy to zrobić. Podejść do pierwszej kolumny po prawej i przekręć ją o dwa ruchy w któryś bok. Okej, czyli to nie ma znaczenia w który. Dobra, o dwa razy. Tu mamy jeden. I dwa. I teraz krok drugi. I to jest to, obrócić dwa razy w bok. W sumie to nie dziwię się, że obojętnie w który. Dobra, na szczęście obeszło się bez problemów. Mogłabym to zrobić, wiecie, sama wymyślić i dojść do tego, ale po co mamy się męczyć? Znaczy, to co prawda w tym czasie już pewnie bym to rozwiązała, w którym szukałam odpowiedzi na solucji, ale nieważne. Dobra, tu mogę wejść wyżej. Widzę, że mogę tak wejść troszeczkę dziwacznie. Dobra, tak czy siak jesteśmy. Przygotuję sobie te pistolety kaliber 50. Och, seriously. Dobra, tu już mamy troszeczkę gorszy orzech do zgryzienia. Wow, nie wiem, czy wy to widzieliście, ale ja już widziałam, jak umieram, nie? Hu, hu, hu. Oj, nie w ten sposób, dobra. Znaczy, ja nie jestem w stanie od razu tak po prostu w bok. Aha, tu mogę tylko do góry, dobra. Ej, no nie mogę w bok w ogóle? Mogę. Dobra. Udało się. I teraz gdzie? Do tyłu? Do tyłu, dobra. Jesteśmy na miejscu. I co, jacyś przeciwnicy dla mnie? Coś przygotowaliście? Nie? Nic? Naprawdę? Niemożliwe. Tam na dół mogę zejść? Mogę zejść. Nie wiem, czy to dobrze, bo aktualnie mamy za dużo przejść i troszeczkę mi się to nie podoba. Mogę zejść totalnie na dół. A mogę też chodzić tędy. I teraz pytanie, dlaczego mogę iść w tak wiele stron? A, tędy nie doskoczę na drugą stronę. Dobra, to wiele wyjaśnia. A tutaj chyba będzie powtórka z rozrywki, wydaje mi się. No jak najbardziej, czyli tam się trzeba dostać inaczej, jakoś od dołu. Schodzisz po tej drabinie? Dziękuję. Na razie nie widać żadnych przeciwników, ale znając życie, jest to złudne uczucie. Okej, tu jest zamknięte. Okej, już widzę, czego potrzebujemy. No nie uwierzę, że żadnych niespodzianek, no. O, wiedziałam, że apteczka będzie tutaj. To są Tomb Raidery, moi drodzy. Takie rzeczy się po prostu wie. Pusto?
No nie mogę uwierzyć w to, nie? Dobrze, już widzę, czego potrzebujemy. Nie mamy ani jednego tutaj, żeby włożyć, więc musimy się rozejrzeć za tym i podejrzewam, że wchodząc na górę odkryjemy jakąś tajemnicę. Tutaj są do zdobycia, moi drodzy, pistolety maszynowe. I ja już przez jakiś czas mówiłam błędnie, że te pistolety, które mam, to są pistolety maszynowe. Nie, pistolety maszynowe dopiero są do zdobycia i one są do zdobycia w tym poziomie. I z tego, co kojarzę, zawsze udawało mi się je zdobywać, chociaż nie wiem, jak będzie tym razem. Tutaj raczej nie będę wchodzić, nie widzę raczej sensu. Tu jest wszystko pozamykane. No mamy tylko jedną drogę aktualnie i to jest przejście tutaj, bo tam nie doskoczę raczej. I możemy iść lewo, możemy iść prawo. Już chyba wiem, do czego to zmierza. Pójdziemy najpierw w lewo. Zmierza to do tego, że pójdziemy tam, gdzie wcześniej nie mogłam pójść. Przynajmniej tak sądzę. Czyli będziemy działać sobie na dźwigniach i tak dalej. Troszeczkę za wcześnie skoczyłam, przez Solara prawie mi się nie złapała. Tutaj jakieś niebezpieczeństwa, nic z tych rzeczy. Tam się też mogę dostać na drugą stronę, ale to będziemy tam szli później. Aha, już widzę swoją ścieżkę. Będziemy chcieli się dostać na głowę tego faraona. Nie wiem, jak nam to pójdzie, ale właśnie tam na jego głowie są pistolety maszynowe do zdobycia, moi drodzy. A tutaj to ja, przepraszam, doskoczę, bo jakoś słabo to mi się widzi. Aha, dobra. Fajnie, że zobaczyłam to, zanim popełniłam największą głupotę w swoim życiu. Ha, już czaję, musimy się dostać górą. Nawet było widać drążki. Tutaj raczej do tyłu. I do góry. I już widać przejście. I teraz do tyłu. Pięknie. Co? Poważnie? No chyba nie. Dobra, nie mam wyboru, więc skoczę do tyłu. Okej, udało się. Oho, zaczyna się problem. Oho, już zaraz spadnę. Zmień mi broń. To jest, moi drodzy, taki przedsmak. O, widzicie, tam są pistolety maszynowe. No stąd raczej się tam nie dostanę, ale od drugiej strony jak najbardziej. To był, moi drodzy, taki przedsmak tego, co czeka nas w kolejnych poziomach. Na przykład w poziomie Wielka Piramida, których po prostu nienawidzę. Nienawidzę. Ale tak, to był przedsmak. Dobra, złapałaś się. Przez chwilę już widziałam śmierć. Dobra, i do czego do wszystkiego zmierza to? Aha, miałam się pytać, no i po co to wszystko, a przecież tutaj można wejść, nie? Dobra, zmienimy sobie na zwykłe pistolety. Oh my god. Dobra. Dobra, chciałam to przez chwilę zrobić inaczej, ale chyba nie było takiego sensu. Dobra, czaję, co tutaj musimy zrobić. Dobra, udało się bez szwanku. Chociaż nie wiem, dlaczego zawsze jak to się zamyka, to ja już czuję oddech, nie? Taki oddech śmierci na sobie.
A to po co mi potrzebne? Nie wiem. Podejrzewam, że po to, żeby odbić światło. Ale tak, no jak najbardziej. O, zagadki ze skarabeuszami. Ej, co? Co? Ale po co? Jezu, wiecie co? Ja czasami tak bardzo kocham te swoje reakcje. Moje reakcje są takie, o, fajnie, działa, a potem nagle są takie, co? Ale po jaki grom w ogóle mi to było potrzebne, nie? Dobra, no rozumiem, że chyba najpierw potrzebuję po prostu zejść na dół. A ta półka tutaj to mi po co potrzebna? Nie wiem. Ale mogę zejść na dół. Tam też się mogę dostać. A, bo ja nie zejdę chyba tędy. No. Co? To jest ten moment, w którym zjebałam życie. Tu jeszcze mogę do tyłu. Po co to wszystko? Nie wiem. Chyba dobrze rozumiem? Okej, wysunęłam coś i coś zrobiłam. To nie jest czasówka, mam nadzieję. Chyba nie. Dobra, jestem gdzieś i rozumiem, że z tymi skarabeuszami muszę wszędzie zrobić to samo. Tu się coś wysunęło. Tu coś mogę zrobić. Aha, nie w ten sposób, dobra. Co ty chciałaś robić? Dobra, nieważne. Popłyńmy trochę. Może coś leży pod wodą na przykład i ułatwi mi życie. Chyba jednak nie. Ej, ja mogę po tym skakać? Dobre pytanie, nie wiem. No i co? I wychodziłoby, że tu mogę wrócić. Ej, co? Ja teraz nie wrócę? Jak to, przepraszam bardzo? A tu? A coś pod wodą jest? Coś było pod wodą. Chyba apteczka? Tak. Ej, to takie pytanko. To co ja teraz mam zrobić? Przepraszam. Bo coś mnie chyba omija. Ja nie mogłam już tam wrócić. Odkąd stąd wylazłam. Czy to był błąd, że wskoczyłam do wody? A może powinnam zrobić tak? O, właśnie. Dobra, i tutaj drugiego skarabeusza zrobimy. Coś się wysunęło. Tylko co mi to dało? Aha, druga kolumna się wysunęła. No i co? Aha, dobra, tam sobie robię jakieś przejście, ale co mi to daje? Aha, na to mogę wejść. Dobra. To ma już więcej sensu. No ale przepraszam, ty się tego nie łapiesz. A, oho, potem też się mogę wspinać. No to niezły masztakt rozumowania. Tutaj mogę się wrócić z tego, co widzę. Błagam, tylko niech to mi się nie chowa. Chowasz się? Nie chowasz się. Dobrze. Dobra, no i tutaj będziemy mieli kolejnego skarabeusza zaciśniętego, a raczej parę skarabeuszy. Potem już nam zostanie tylko ostatnie, plus wrócić do góry.
Ach, dobra, w ten sposób. I teraz co? I teraz się dostanę na ten most, rozumiem. Tak. Okej. I teraz trzeba się dostać do tamtych skarabeuszy. Tylko jak ja mam to zrobić? Tu mogę chyba po tym... Nie mogę. Dobra, to pokombinujmy. Czy ja mam możliwość wrócenia na górę? Obawiam się, że nie mam takiej możliwości. Tutaj raczej nic mi to nie da, a tutaj nie mogę i tak, bo jestem za nisko. Czyli tędy w ogóle droga jest zablokowana dla mnie. Natomiast mogę się poruszać tutaj, w obrębie tego. A może to jest moment, w którym... Na to nie mogę skoczyć, to już wiemy. A gdybym tak spróbowała tutaj... Okej, mogę. No ale co mi to dało? Nie wiem. A, tu jest linka. Widzicie, jak mnie... Ja czasami jestem idiotką. Dziękuję, że się złapałaś, bo... Już widziałam, jak się nie łapiesz. No i pięknie. Nie wiem, potem tylko... A, może to się otworzy i tak wrócę. No dobra, muszę wrócić do dźwigni. No to nawet ja ogarnęłam, taki debil. Chyba, że wrócę do... A, dobra, w tę stronę wrócimy, dobra. Tak, wrócę tędy na górę, wrócę. Dobrze. No i pięknie. Teraz to wszystko nabrało jakiegoś logicznego punktu widzenia. No i co? I powinno zadziałać, rozumiem. Skoro był nawet zwrot na dźwignię. No i zobaczmy. No dobrze, udało się. I teraz się otworzyło tutaj. Oho, widzę nagrodę już dla nas nawet. Tylko teraz wypadałoby tam jakoś logicznie zejść. Tak wiecie, tak, żeby się nie zabić i te sprawy. W sumie mogłam też wodą się dostać tam. Ale chyba wolę tędy. Może nawet potem wyjdziemy jakimś skrótem. No dobra, to akurat mi jest na rękę. Ale nie tak! O kurde. Okej, czyli się jednak przeliczyłam. Trzeba było po prostu zejść do wody. Ale to fajnie wygląda, musicie przyznać, nie? Ktoś no jasne. Zauważyłam tę mumię. Jak ja stąd potem wyjdę? Ankh. Mamy Ankha pierwszego i mamy też wyjście. I rozumiem, że muszę O tak, na szczęście mogę wrócić normalnie. Coś tu jest dla mnie? Jakaś nagroda? Znaczy, dobra, na co ja liczę, nie? Albo było jajco, jakby, wiecie, trzeba było tutaj się pospieszyć trochę. Ktoś, coś... Ma do mnie jakieś wąty, pretensje? Ten korytarz mi się nie podoba. Dobra, tu też się otworzyło, wyszliśmy. O, centaur kolejny.
A, bo ja będę strzelać. O mój Boże. Dobra, do widzenia. To wiecie co? Od razu sobie włożymy to, jak już tutaj jestem. I teraz będziemy się dostawać też po drugiej stronie. Super, punkt kontrolny zaliczony. I teraz lecimy na drugą stronę. I tamtędy chyba też powinno nam się udać... Co zrobić? Dostać te pistolety maszynowe. Byłoby super zresztą, nie ukrywam. No i właśnie. I tutaj się tędy nie dostanę, ale tędy powinnam móc. Ale na górę miałaś wchodzić, nie na dół. Aha, i to jest chyba moja... Już widziałam, jak się nie łapie. I teraz tak. Jak się dostać do ciebie? Trzeba się troszeczkę chyba powspinać. Tam ominęłam rzeczy. Trudno. Okej, tu mogę jeszcze wyżej. Aha, mam cię. Oh my god. O kurde, Leno. Jak stąd spadnę, to nie będzie dobrze. To takie zabezpieczenie, jakbyście chcieli zdobyć pistolet. A, bo tu można wejść normalnie. I tak nie wezmę tego, ale apteczkę mogę wziąć. Dobra, nic mi się nie stało. No, co to miało być? Koleżanko... O mój Boże. Mnie się tylko bardzo to towarzystwo na górze nie podoba i zastanawiam się, jaka broń jest najlepsza na bank. Nie te zwykłe pistolety, tylko jak już to ten kaliber lepszy. Ja chyba nie mogę budzić w nich furii, bo jakbym mogła, to trochę byłoby to głupie, dlatego że... No wiecie, jak tam na górze jest. Dobra, tu zebrałam. Okej, Lara, bo ty powinnaś mi tutaj ładnie, pięknie skoczyć, a wcześniej miałaś jakiś problem. Wiecie, my wcale nie musimy jakby tam wchodzić, nie? Bo nas droga dalej prowadzi w inne miejsce. Chyba. Ja chyba nie muszę tamtędy. Chyba, że muszę tamtędy. I mi się tylko wydawało, że nie muszę. Ja się tylko zastanawiam, skąd to badziewie się urodziło, bo aktualnie jak tam jestem teraz, to tam nic nie ma. Hej! Ach, tu się wchodzi. W którym momencie ten shit wylatuje? A, nagle się zrespił w dupie. O kurde. Dobra, pluj sobie, pluj. Przepraszam, gro. No, dawaj. Takie pytanie, ich nie miało być dwoje? A no i widzi, tam jest dalsza droga. Ale my chcemy się dostać po pistolety. Tylko, że gorzej, że ja... się chyba... Czy ja muszę tego używać, czy mogę używać tylko tego? Wiecie, to jest tak w chuj ryzykowne, nie? He? Ja się chyba jednak powinnam złapać przede wszystkim tutaj. I potem dopiero jak się...
rozhuśtam odpowiednio, to złapać się tam. Chociaż ja tego nie widzę. Nie no, przecież to nie ma sensu. Dobra, ja chcę wrócić, to od razu wam powiem. Dobra, chyba nie tędy, no. Wiecie, też nie chcę popełnić jakiegoś głupiego błędu, bo potem będziemy mieli klops. Ojej, udało się, dobra. Tutaj też trzeba uważać, bo później będziemy musieli jakoś stąd wrócić. Dwa pistolety maszynowe. No jak widać, tutaj nie ma punktu kontrolnego. I stąd powrót nie jest taki fajny, jakby się wydawało. O Boże. Widziałam już, jak się nie łapie tego, co trzeba. Dobra, i teraz nic nie spierdol. Uff. Dobra, teraz powinien być chyba punkt kontrolny, na szczęście. Tak, dobra, mamy, moi drodzy, pistolety maszynowe. Ale nie będę chciała ich używać, na pewno nie teraz. A gdzie się podziały moje jeszcze jedne pistolety? Tu się drążek będzie wysuwał. Aha. Aha. To nie jest takie proste, koleżanko. No jasne, że nie jest. Dobra, poczekamy, aż się wysunie. O kurde. Nie no! Boże, już widzę, jakie będę miała tutaj problemy, nie? Pan drąży, jak pan się uspokoisz? Jak to wygląda? On się wysuwa w takim chujowym momencie. Tylko, że to jest chyba najlepszy moment, nie? Teraz trzeba będzie skakać. O, ja pierdolę. No, ja stąd nie wyjdę, nie? Albo ją przygniotę, albo spadnę 10 tysięcy razy. Dobra, zrobię to na raz, jak tylko się wysunie. Skacz! Uff! Uff! Uff, już to czułam, nie? Już czułam ten ból. Punkt kontrolny, proszę. O tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra, no. Mamy powtórkę z rozrywki. My już wiemy, że bez sensu jest tego używać, dopóki nie ogarniemy skarabeuszy. Więc raczej po skarabeuszy już... Znaczy, na razie po tamto coś nie będę szła. To wygląda jak odbicie lustrzane, ale znając Tomb Raidery, to pewnie coś będzie się różniło. I już widać, że się coś różni, to znaczy tutaj mamy inny system schodzenia. I tutaj mogłabym już tak naprawdę się dostać do jednego miejsca i ogarnąć skarabeusza. No dobra, parę skarabeuszy. Dobra, super. I z tego, co widzę, to i tak chyba trzeba było tak zrobić, bo za bardzo innego wyjścia to nie było. Teraz już się nauczyłam, że tutaj mogę sobie od razu skakać. Dobra, tam się dostanę do kolejnego.
Dobra, bo tutaj te drążki będą nam robić krzywdę. Dobra, już teraz dużo sprawniej. Już sobie radzę z tym, nie? No i zamykamy to, co trzeba. Tam się nam dalej wysuwa. Okej, i teraz jesteśmy tak i tutaj do tyłu. I wydaje mi się, że Lara nie doskoczy mi tu. Mogę spróbować, ale no właśnie, tak myślałam. Dobra, pomyślmy teraz, jak to zrobić. Tutaj mogę się złapać. I tutaj widzę, że mi wyjdzie tak z tym skarabeuszem chyba. Nie? Dobra, to znowu powtórka. Dobra, myśl. W ogóle tutaj też coś będzie? Jakaś apteczka dla mnie, czy coś? O proszę, tutaj mamy słupek, którego można użyć. To jest na pewno rzecz dodatkowa, której wcześniej nie było. I takim oto sposobem się dostaniemy dalej. No i pięknie. Dobra, już dużo sprawniej idzie. Wiecie, te początki to są takie, no trzeba zrozumieć i tak dalej, o co chodzi. No a teraz już, jak widzicie, raczej bez problemów większych. A tutaj to ja doskoczę do tego drążka? Tak. Przez chwilę wyglądało, jakbym miała nie doskoczyć. No i super, zamykamy temat. I zaraz będziemy wchodzić z powrotem na górę. No i znów mamy rzut na dźwignię. Sprawnie. Dobra, już miałam powiedzieć, wiecie, tylko żebym się teraz nie pomyliła, nie? No i dobra. A ty, mam nadzieję, doskoczysz mi do tych schodów, co? Ty czaisz, że na schody? Tak. Wiecie... to jest takie trochę głupie, no ale... W momencie, gdy przy takim czymś się wybiera skok do tyłu... To ktoś mógłby odebrać, że to ma być faktycznie skok do tyłu. Dobra. I zaraz już będziemy mieli tylko i wyłącznie formalność, żeby pójść po tamten przedmiot. I otworzymy sobie dalszą drogę. Pytanie, czy to już będzie droga do głównego, już trzeciego fragmentu, czy nie. Oczywiście mówimy o fragmentach dziecięcia, prawda? No, chyba na deser będziemy mieli znowu mumię. Także to raczej bym się nie zdziwiła. Tutaj myślicie, że się zabije, jak tak zrobię? Chyba nie. Nie, jest jak najbardziej spoko. I teraz byśmy sobie skorzystali... Co? Ej, no jak to? Przecież po tym się dało wspinać. Czy ja właśnie przepierdoliłam swoje życie? Ja teraz stąd nie wyjdę, tak? No ale jak to? Przecież wcześniej mogłam tak wyjść. Dobra, no chyba, że się wydostanę w ten sposób, no nie? Wydostanę się, tak? No jasne, że się wydostanę. Wiecie, już się przez chwilę przestraszyłam, że nie. Dobra.
Lara, proszę cię. Serio. No jasne, no co jeszcze? Mamy to. Kolejny Ankh. Przejście nam się otwiera i możemy prawdopodobnie znów wyjść dokładnie tamtędy. Na bank, jak stąd wyjdziemy, czeka nas kolejna niespodzianka w postaci być może centaura, być może jakiegoś większego dziadostwa. Wiecie, tutaj tak dla beki w wodzie mógłby się pojawić taki aligator, nie? Tak, żeby dodać zawału serca. Tutaj wolę zawsze wyjść z pistoletami, bo obawiam się, że coś może mnie zaskoczyć. Wydaje się niby, że nie. Ale na bank coś na głównym placu mnie zaskoczy. O, tym razem są dwa! Co? Nie zdążyłaś strzelić? No jasne. Dobra. Jeszcze ty. Widzę, że się fajnie blokujesz i super się bawisz. Podoba mi się bardzo twój nowy image. I ta muzyczka też była całkiem spoko. Dobra, tutaj włożyłam i zostało nam tutaj miejsce. A przed nami dalsza część świąty... Co? A ja nie mogę sobie postrzelać, tylko muszę kulkę zrzucać na te szczury. Nie wiem, zrzucę, bo może mi się to przyda. Nie wiem niby po co. Ale skoro gra mi to dała, to skorzysta. Może być tak, że będzie mi to potrzebne. Do czegoś. W ogóle ten grobowiec jest taki strasznie jakiś głęboki, nie sądzicie? O, kolejne szczury. Po co mi ta kulka? Witam serdecznie. Dobra, sama się stoczy. Ła. Dobra, no podejrzewam, że zrzuciłam ją po coś, tak? Nie wiem. Wow! To wygląda interesująco. Tylko co, tak bezpośrednio do wody schodzimy? No, tak bezpośrednio do wody. No dobrze. Żadnych niespodzianek, nic. Na pewno żadnych krokodyli nie ma. To wygląda, jakbym miała zanurkować i coś zrobić na dole. Tam jest chyba dźwignia na samym dole. A jak nie, to będziemy mieli śmierć. Nie wiem, ale coś mogę tu kliknąć. Coś mogę tu zrobić na samym dole. Tylko błagam, niech to będzie jedyna dźwignia, bo się uduszę inaczej. Tak, obniżyliśmy sobie poziom wody. Trzeba przyznać, że te poziomy w Egipcie wyglądają też naprawdę super, nie? Ale już widzę, że wspinaczki to będziemy mieli naprawdę ogrom.
Okej, i to, co też widzę, to to, że nie spadł nam całkiem poziom wody. Okej, to tylko ryba, miałam powiedzieć, że to krokodyl. No i dobra. No i co? I mogę się wspinać na dwie strony. No i co? Albo... Moment. Tutaj też mogłam iść. I co? A, tu jest zamknięte. Dobra, czyli mamy jedną drogę. Dobrze. To niech będzie w takim razie jedna droga. Ach, tylko nie w ten sposób, co? Ach, ty też schodzisz. No dobra. Trzeba było tak od razu, że muszę szybko zareagować. I co, i tutaj do tyłu, rozumiem? Jak to nie do tyłu? A gdzie? Kurde, a gdzie? Ja pierdolę. Ta gra mnie czasami wykańcza, nie? Wiecie, wydaje się, że jest gdzieś blisko, że się gdzieś powinno skakać, a potem nagle się okazuje, że wcale nie. Że gdzie ty chcesz skakać i po co? No to przepraszam, gdzie ja mam skoczyć, jak nie tam? A. Wiecie co? Taka jedna rzecz, obniżyłabym się delikatnie. Tak, żeby się ładnie rozpędzić. Nie wiem, gdzie idę. Co? Tam nie. Tam też nie. No, co jest? A, w ten sposób. Te przyciski czasami dziwnie działają. Dobra, tutaj już czaję, co musimy zrobić. Tu się zgadza? Nie, było chyba dobrze. Tak. Co? Nie w ten sposób? A w jaki? A, to chodzi o to, żeby przodem był ustawiony, tak? Aha, dobra. Przestrzeliłam go. Dobra. Nie wiem, co mi da ta dźwignia, ale używam. A po co podnosimy poziom wody? Nie wiem, ale chyba tak miało być. Czy to jest ten moment, w którym mam nie wnikać? Tak myślę. A po co mam to robić? A, dobra. I teraz spadamy. Najszybciej jak się da. Ale proszę cię, płyń. Dobra, udało się. I teraz wypłynę. Tak, i teraz wypłynęłam. Okej, i tutaj mamy podgląd tych skarabeuszy pod wodą, tak? Dobra. Ciekawe, po co mi ta skrzynia jest potrzebna. Może będę musiała ją zrzucić niżej.
Nie odkryłam tego jeszcze. Dobra, tutaj na pewno potrzebuję na moment chociaż zanurkować, ewentualnie może uda mi się podejrzeć w ten sposób. Dobra, chyba mam ściągę, tylko nie wiem, czy ona się odniesie tak, czy trzeba będzie zrobić odbicie lustrzane. Spróbujmy najpierw tak, jak sobie narysowałam. Tu się by zgadzało. Dobra. Pykło. I co mi to da? Podwyższymy sobie poziom wody znowu. No i co dalej? Tylko teraz naszym zadaniem jest wpłynąć tutaj. O, właśnie tu. I jest punkt kontrolny. I tamta moja bieganina była bez sensu, więc będę musiała ją wyciąć tutaj do góry. Dobra, sprawnie. Super. Tam nie dostajemy się, tylko tu. Super, jesteśmy na górze. Teraz jestem tutaj. Nie wiem, co mi to da. Ok, jeszcze bardziej sobie podnieśliśmy poziom wody. No proszę bardzo. I to jest to, czego potrzebujemy. No, ta droga wydaje się być niebezpieczna. Trochę. Jacyś przeciwnicy, te sprawy. Ej, wychodzi na to, że jesteśmy na miejscu. Ale po pierwsze, jak się tam dostać? A po drugie... O jasne, o kurde! Co jest grane? Popieprzyło was tutaj już całkiem. Dobra, mam maszynowe, no ale nie będę używała maszynowych. Ja pierdolę. Co tu się dzieje w ogóle? Dobrze, że mam dużo apteczek, bo tutaj jest impreza. Lecz się, koleżanko. Dobra, wiecie co? Miałam nie używać maszynowych, ale chyba jednak... Co jest? No i jeszcze tego nie przeżyjemy chyba zaraz. Wow! Abyś może strzelała do celu. Wow! Huf! No i tam jest dziecię, moi drodzy. Ale mam ciśnienie, nie? A gra mi to chociaż odda część mojego EQ? Miałam nie używać maszynowych do końcówki gry. Ale... To mnie po prostu przerosło, wiecie? Dobra. Potrzebujemy znaleźć miejsce, gdzie mogę się o coś zaczepić. Gdzieś się zacząć wspinać i wychodzi na to, że to będzie tu. Rozumiem. O kurde, uleczyłam się bez sensu. Rozumiem, że będziemy się wspinać na górę. Okej, tam jest coś. Koleżanko, tak się łamie nogi. Dobra. To zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Teraz do tyłu. I teraz tutaj. No. Halo. Dobra, wiecie co? Przede wszystkim się rozejrzyjmy, jak się tutaj wspinać.
Tam potrzebuje się dostać i coś chyba wklikać. Dobra, no raczej nie pozostaje mi nic innego. Tu się jeszcze mogę gdzieś złapać o coś. No, jest trochę chodzenia. No i w sumie tak jak czułam, no ta droga wydawała się być zbyt spokojna wcześniej. No i dostałam odpowiedź na swoje pytania. Do tyłu. Do góry. I co, i tutaj nie robimy do tyłu? A gdzie? Raczej robimy do tyłu, nie? No właśnie. Wcześniej się nie złapała. Myślicie, że ja tutaj dolecę? W sumie nie mam trochę innego wyjścia. No nie, nie mam innego wyjścia. Muszę dolecieć. I co, i teraz będziemy do tyłu? Dobra. Teraz też do tyłu. Na to wychodzi, tak. Hej, ale jak to? Przecież tam nie doskoczę, no gdzie? Tu już się wyżej nie dostanę. Do góry? Dobra, do góry. No i co dalej mam zrobić? Nie doskoczę tu. Wow, jednak się udało. Uff, dobra, jestem. A, tutaj musimy włożyć ten. Pozostałe dwa dziecięcia. Dobra, i jest tutaj zapis. Dobra, z tego już nie skorzystam. Teraz musimy się jakoś dostać od drugiej strony. Pytanie, czy zaczynamy od tego samego punktu? Chyba tak. Okej. No, trzeba przyznać, że troszeczkę się trzeba tutaj wysilić. I co, i czyżby tutaj trzeba było po prostu w ten sposób? Tak. Dobra. I teraz rozumiem, że tu. I teraz będziemy do tyłu. I teraz tutaj. I może jeszcze raz do góry. To jest takie ryzykowne trochę, ale wyszło. I mamy, moi drodzy, otwarte wrota. What have you to say for yourself?
The gods favor action, not counsel. Yet it is this council that rules over you today. You rule over nothing. Atlantis is in ruin. Nothing can change that. Everything must burn. Only then can the Seventh Age begin. You choose a path to madness. I wash my hands of you. For your treachery. For using the knowledge of the Skion to unleash our armies against us. I expel you forever from the Sacred Order of the Three. And condemn you to shame in the frozen limbo of eternity. It cannot be stopped. The wheels of Kalthar are already in motion. Doom will find you both. And I rise from the dust of your bones to finish what I've started! It was you. You were the Queen of Atlantis. Once. And the Skion holds its history. It holds far more than that. All the knowledge of the ancients. Things none of you could even comprehend. What is the Seventh Age? How far are you willing to go to find out, Lara? Not far enough, I'm afraid. Kill her quickly. We have work to do. I'm gonna enjoy this. Enjoy watching. I'm cutting. Oh, I mamy quick time event. Trochę to jest takie, wiecie. Jeszcze? Jeszcze chyba. Nie. A skąd ty wzięłaś ten motocykl, koleżanko? Nie wiem, ale podoba mi się. Tak, na pewno każdy by tak zrobił. Moi drodzy, udało nam się ukończyć Sanktuarium Dziecięcia. To był jeden z dłuższych etapów i na pewno jeden z dłuższych odcinków. Ja go troszeczkę poprzecinam, żebyście nie widzieli tego wszystkiego, co ja przeżywałam i gdzie robiłam jakieś fejle, także no zobaczymy. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Lecę montować dla Was ten film. Trzymajcie się! I w kolejnym wyruszymy do nowego miejsca. Cześć!